tym roku uliczka tradycji odwołała się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i przypomniała wyjątkowy epizod z historii naszego miasta, czyli Republikę Radomia z 1918 roku. Wszyscy mamy w pamięci 11 listopada jako ten dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Tymczasem Radom był całkowicie wolny już 2 listopada jako pierwsze miasto w Królestwie Polskim. Jest to naprawdę wiekopomne wydarzenie, które powinniśmy przypominać, o którym powinniśmy opowiadać i powinniśmy być z niego bardzo, bardzo dumni, bo to sami Radomianie bez żadnej pomocy z zewnątrz pogonili Austriaków. O tym właśnie Resursa opowiadała poprzez specjalne wydawnictwa, wystawy, gry, konkursy i budkę niepodległości. Radomianom przez ten czas towarzyszyła muzyka z dwudziestolecia międzywojennego. W tym roku też międzynarodowo jest i kapela z Lwowa, jest mała orkiestra dancingowa pod dyrekcją Noama Silberberga z Tel Awiwu, który ma polskich przodków. Jest mnóstwo naprawdę atrakcji, muzyka, spektakle, kino, gry i zabawy, uliczne kiermasze staroci. Nie zabrakło oczywiście retrocyklistów i samochodów z epoki, konkursu piosenki patriotycznej i mody retro. Tu największą pomysłowością i dbałością o detale wykazały się panie. Każdego roku zachwycają nas, bo naprawdę dbałość o detale jest czasem wręcz porażająca. I jak nam panie szczególnie opowiadają, ile to miesięcy szukały jakichś rękawiczek albo kapelusików, to bardzo je podziwiam. Co ciekawe, przybywają czasem całe klasy szkolne z nauczycielami, wszyscy przebrani. I trudno się nie uśmiechnąć, kiedy widzi się małe dzieci poprzebierane w dawne stroje i jeszcze pchające starodawne wózeczki albo takie troszeczkę nadszelpnięte zębem czasu misie. Poszczególne wydarzenia odbyły się w centrum miasta, na scenie głównej nieopodal Resursy Obywatelskiej, mniejszej scenie pod muzami, dziedzińcu, jak i również w sali widowiskowej i kameralnej.